was essential, like a vital need. Hej kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam wspaniałe pomadki i zaproszę Was do udziału w akcji w pięknej sprawie. Jeżeli już widzieliście, to na Facebooku przyłączyłam się do tej akcji, malując sobie charakterystyczny znak czerwoną szminką i Wy też możecie się do tej akcji przyłączyć. O co chodzi w tej akcji? Yves Rocher za każdą Waszą kupioną szminkę posadzi jedno drzewo. I myślę, że to jest wspaniała inicjatywa. Jeżeli nie chcecie kupować szminki, możecie przyłączyć się w inny sposób, zmieniając awatar tak jak ja. Na stronie w pięknej sprawie znajdziecie generator awatarów, który pomoże Wam zmienić awatar właśnie na taki charakterystyczny, który pokaże, że przyłączyłyście się do akcji. Ja dziś chciałabym Wam pokazać kilka moich ulubionych pomadek z Yves Rocher. Będą dwie w kredce, dwa piękne błyszczyki Sexy Pop i pięć szminek, które wybrałam z kolekcji Grand Rouge w złotych opakowaniach. Ale zacznijmy najpierw od szminek w kredce. Jest to bardzo popularna ostatnio forma aplikacji i ja osobiście bardzo ją lubię, bo jest bardzo prosta. Możecie wyciągnąć taką kredkę gdziekolwiek jesteście, szybko się pomalować nawet bez lusterka. Wybrałam tutaj dwa takie kolory, które mnie bardzo zainteresowały, bo są nietypowe. Pierwszy kolor to jest Mauve Tendre, taki brudny róż. I jestem ciekawa, jakie wykończenie będzie miała ta szminka. I jak widzicie, jest to bardzo dzienny efekt, można powiedzieć nawet szkolny. Możecie się tak umalować do każdego makijażu dziennego i na pewno ten kolor nie przyćmi Waszych oczu, czy to zrobicie mocniejszy makijaż oczu, czy jaśniejszy. Naprawdę ładny, dzienny kolor. Na ustach zachowuje się jak balsam, kolor jest lekko przejrzysty, ale naprawdę dobrze nawilża. Także to jest pierwszy kolor. Drugi kolor z tej serii to jest róż Bordeaux. Jak widzicie, jest to mocniejszy efekt, ale nadal przejrzysty. Pomadka nie jest mocno kryjąca, ale kolor jest śliczny, bardzo soczysty. Dodatkowo odczucie na ustach jest takie jak przy balsamie, czyli czujemy, że usta są pielęgnowane, są nawilżone, ale mamy tutaj ładny kolor. Bardzo przyjemna i aplikacja, i szminka. Przechodząc do serii Grand Rouge, wybrałam tutaj trzy bardziej neutralne kolory i dwa bardziej wyjściowe. Zacznijmy od tych neutralnych. I pierwszy kolor, który wybrałam, to jest Rose Ale 72. Bardzo ładny dzienny kolor, nudziak. Tutaj nie mamy dużo różu, nie mamy dużo brązu, jest więcej beżu. Kolor naprawdę odpowiedni na każdą okazję, śliczny. Następny kolor to jest Rose Poudre numer 71. I ten kolor jest już bardziej różowy, znów dzienny, znów stonowany i subtelny. I myślę, że nazwa jest idealna, czyli pudrowa róża. Te pomadki też mają dużo nawilżających właściwości, ale kolor jest już bardzo intensywny. Następny kolor bardziej wchodzi w brąz, w taki karmel. 51 Beige Radier. Znów trafiona nazwa, taki rozświetlony beige, karmel, można nawet powiedzieć złotawy delikatnie. Tutaj nie ma nut różowych, tutaj właśnie mamy czysty nudziak wchodzący w beż, pięknie rozświetlony. Też bardzo odpowiedni na każdą okazję kolor. Myślę, że te trzy kolory pierwsze, które Wam pokazałam, nadają się na dzień, do biura, do szkoły, na każdą okazję. Naprawdę przepiękny kolor. Teraz coś bardziej intensywnego. 32 Rouge Rayonnant. Wow, ten kolor naprawdę obudził moją twarz. To jest czerwień, ale taka bardziej malinowa, bardziej chłodna. W tych pomadkach nie ma drobinek, jak widzicie. Są bardzo długotrwałe, ale mają po prostu w sobie czysty kolor i właśnie bardzo ładne takie soczyste wykończenie. Wygląda bardzo elegancko i nada się na wieczór. I ostatni kolor, 23, Violet Profond. I ten kolor również mi się podoba i również będę go nosić. Nie wszyscy lubią takie fiolety na ustach, ale to jest ostatnio bardzo modne. Jest to odcień takich śliwek, winogron, pięknie połyskujący, mocno nasycony kolor. Bardzo mi się podoba. Jak widzicie, już tak właśnie do czerni pasuje, takie bardziej mroczne, wieczorowe klimaty, pięknie. I na koniec moje dwa ulubione odcienie z serii Sexy Pop. I to są błyszczyki, które mają również w sobie kolor. Różowy mam w odcieniu 03 Rose Vif. Rose Vif, a ten nudziakowy mam w odcieniu 07 Beige Doré. I może zacznijmy od właśnie nudziakowego. W ogóle błyszczyki mają bardzo duże opakowania, bo
Mamy tu aż 10 ml i mają bardzo fajny, charakterystyczny dla Yves Rocher zapach. I jak widzicie, kolor znów jest przejrzysty. Nie jest taki w przypadku tych szminek, kolor był bardzo mocny. Tutaj kolor jest właśnie bardziej przejrzysty, więc podkreśla tylko nasz kolor ust, nadaje mu odcień. I ten błyszczyk ma w sobie drobinki rozświetlające, które sprawiają, że usta wydają się bardziej pełne i powiększone. I drugi odcień, czyli Rose Vif, już bardziej różowy. I faktycznie tu widać różnicę koloru. Oczywiście błyszczyki możecie nakładać na pomadki. Tutaj jest pełna dowolność. Kochani, to były moje ulubione kolory do ust, jeżeli chodzi o markę Yves Rocher. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, który kolor z której serii Wam się spodobał najbardziej, w którym wyglądałam najlepiej. A Was jeszcze raz serdecznie zapraszam do przyłączenia się do akcji. Oczywiście zostawiam Wam wszystkie linki na dole, czy to do Facebooka akcji, czy do strony internetowej. I koniecznie się przyłączcie. Tak jak mówiłam, wystarczy, że kupicie jeden produkt do ust, na przykład pomadkę w sklepie Yves Rocher. Yves Rocher dla Was. Za Was posadzi jedno drzewo w zamian za jedną szminkę, lub możecie też zmienić swój awatar, tak jak ja to zrobiłam na Facebooku, możecie to sprawdzić i w ten sposób przyłączyć się do akcji i pokazać, że popieracie piękną sprawę. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli podobają Wam się takie filmy i widzimy się już w kolejnym. Pa, pa!